Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Alan Cybrysiak, jestem wokalistą, trenerem wokalnym i zabieraczem Waszego czasu, ponieważ dzisiaj zabiorę Was w podróż po egotycznym ocenianiu różnych innych wokalistów. A mianowicie dzisiaj zabierzemy się za Alicję Szemplińską i wykonanie eurowizyjnej piosenki podczas Szansy na Sukces, ponieważ już na oficjalnym profilu Eurowizji jest ta pioseneczka i też większość z Was pewnie oglądała. Słyszałem bardzo duży buldupska na temat tego, że po prostu nie została wybrana dobra piosenka, ale właśnie się przekonamy, jak to jest, i ja dzisiaj ocenię, zobaczę po raz pierwszy ten film i podzielę się z Wami moimi spostrzeżeniami. Nie wiem, czy wiecie, ale jestem bardzo dużym fanem Eurowizji, też zawsze moim marzeniem było tam wystąpić, może kiedyś to się uda, także zaczynamy. Ja tu mam takie poważne urządzonko do pracy i tutaj właśnie odpalam sobie Alicję, wy ją zobaczycie tutaj. Nie zobaczycie jej tutaj, tam gdzie zazwyczaj są oceny wokalistów, ponieważ z tej strony wyskoczyło mi wielkie Kilimandżaro na twarzy, dlatego nie chcę go Wam pokazywać. Po prostu zaczniemy. Na sam początek powiem, że fajne mają bardzo studio w tej Szansie na Sukces i bardzo mi się podoba, jak to jest wszystko zrobione. Ładnie to po prostu wygląda. Mi się bardzo podoba wokal Alicji Szemplińskiej. Jest gruby, powiedziałbym, nieadekwatny do jej aparycji. On jest taki gęsty i mięsny. Takie głosy powinniśmy, wydaje mi się, wysyłać ze względu na to, że one się czymś wyróżniają. Są po prostu jakieś. Chyba widzę lekki stresik u Alicji, no nie dziwię się, jednak to jest bitwa o wielką stawkę. No i tutaj mam już takie wątpliwości co do tego refrenu, bo jeżeli chodzi o wersję, która jest na przykład do słuchania na Spotify, jak zaczyna się ten refren, to czegoś tutaj brakuje. Bardzo podobny jest dynamicznie ten refren do zwrotki i to troszeczkę przeszkadza, ponieważ jak wiadomo, Eurowizja, limit 3 minuty, trzeba się tam zmieścić i dać wystarczająco dużo energii, żeby ludzie chcieli na Ciebie zagłosować. Wydaje mi się, że ten refren jest średni. Chociaż lepiej brzmi on na żywo, ponieważ wersja ze studio jest taka troszeczkę, a tutaj na żywo Alicja prezentuje się zacnie. No i tutaj ten moment jest super, ten nie wiem nawet jakie to jest słowo, a to jest Empire. To jest super, ale tutaj Alicja miała problemy intonacyjne, bo tak średnio czysto to zaśpiewała. Ten jej wokal ładnie się niesie i co byście nie chcieli powiedzieć o niej złego, to jest, to ładnie wibruje. I, no, ja widzę tu cały czas, słyszę tu cały czas problemy intonacyjne. Jest w miarę naprawdę jakby porządnie, jeżeli chodzi o występ na żywo, ale mogłoby być jeszcze lepiej, bo tutaj słychać, że jednak jest jakieś takie, jakby ta nuta, poszczególne nuty miały po prostu znaleźć się w tym właściwym miejscu, a jednak się nie znalazły. No i tutaj te i nie wiem, czy to było celowe, czy ona po prostu chciała jakoś emocjonalnie zagrać, ale jakby to mi się średnio podobało. Mam wrażenie, że ona jakby chciała teraz przekuć w taką emocjonalność w tej piosence i tak trochę średnio jej wyszło. Ja bym nie ryzykował. Wiadomo, że trzeba się na Eurowizji pokazać, ale to nie jest przyjemne w odsłuchu. I tu widać, że ona i to jest i na granicy jej skali, i ona tego dobrze nie trzyma. To się tam jej... Zdecydowałbym się na jakiś inny wokalny wyczyn. I tak na końcu powiem Wam szczerze, jest taki moment, kiedy już ta
tak naprawdę nie wiem, nie, ona nie wiem, co jaki to jest dźwięk. Niby to miało być ten C. Tak mi się wydaje. Tak, miałem rację. Co do tego dźwięku ostatniego mam oczywiście wątpliwości, bo on jej tam troszeczkę wędruje. Nie brzmi to fajnie, chyba że po prostu Alicja miała gorszy dzień. I tak, jest to, wydaje mi się, wykonanie na bardzo dobrym poziomie. Ja Alicji oczywiście kibicuję. Nie wiem, jak wy dajcie znać oczywiście w komentarzach, jakie są wasze opinie na temat tego występu. A może potem zabierzemy się za kolejnych, za kolejnych uczestników Szansy na Sukces. Jeżeli chcecie, jeżeli interesuje was taka forma odcinków, dajcie oczywiście znać też w komentarzach. A ja, co ja robię, teraz? A ja teraz lecę montować filmik i grać w grę. Dziękuję wam bardzo za to, że byliście dzisiaj ze mną. Zapraszam was do subskrypcji kanału i zostawienia łapek w górę. I oczywiście w komentarzach, jeżeli macie jakiś ból dupska i chcecie mnie hejtować, też to zróbcie, ponieważ wtedy nabijacie mi wyświetlenia. Dziękuję wam bardzo i trzymajcie się. Alan Cyprysiak. A tutaj jeszcze macie z boku, czyli tu. Tu z boku macie piosenkę, którą ja próbowałem zawładnąć Eurowizję 2018, także posłuchajcie Can't Stop Loving You, tutaj macie jakąś inną piosenkę, także też jej posłuchajcie. Oczywiście jest dużo utworów, których jeszcze nie znacie, a które możecie zobaczyć właśnie na moim kanale, także zachęcam was do sprawdzenia ich. Trzymajcie się, ja jestem Alan Cyprysiak, a to jest nowy odcinek nienazwanej jeszcze serii, którą może nazwę, może nie nazwę, i nie porzucę jej po dwóch odcinkach. Pa, pa.